Cześć, z tej strony policjanci Kienwacz. W dzisiejszym odcinku gramy w City Skylines. Pokażę wam, no, jak się buduje tutaj miasta. Zachęcam do zasubskrybowania i zalajkowania. Piszcie w komentarzach, co by to się przydało do miasta i takie rzeczy. I będą teraz odcinki jeszcze, no jak widzicie, to z City Skylines. Będą może z GTA 5. Ale teraz już przechodzimy, co tu się dzieje w tej oto grze. Już wam mówię. Jak zaczynamy tradycyjnie, to mamy połączenie i trzeba połączyć. Ale zawsze trzeba to. Tak. Zwrot i już mamy większość rzeczy. Bierzemy serondo na początek. Gramy na nieskończonej gotówce. Gotówce se gramy na nieskończonej, bo chcę wam pokazać pierwsze takie taktyki, a później już będziemy grać z limitem. No nie z limitem, że trzeba zarobić. Nie ma większych chyba, ale wystarczy. Grałem już w tą grę, ale nie na odcinkach. No i se, a dobra, jest tam większy. No i przeanalizowałem sobie tą grę, że jest fajna. I tym razem robię już to na odcinku. To oto będziemy, jak już mówiłem, z gotówką. Nazwałem już to miasto se policjantkowo. Czy tam policjancikowo, już nie wiem. Tu byśmy zrobili jakieś osiedle z schodnikami. Dotąd. Tu. Będę się starać jak najwięcej, żeby nie było na minusie. Teraz mam zatrzymany czas. Tu, żeby już były domeczki się budowały. No i tu robimy przemysł. Na razie dotąd. Zaraz prąd sobie załatwimy. Jest. Poczekajcie, zaraz pokażę wam dalej, jak się tutaj rozpoznę. Dobra, ja się tu ogarnąłem, już włączam czas, żeby mi się zaczęło. Tu już mamy rury, żeby woda była, tu ścieki. I już mnie się budowało. Bym tutaj rozgałęził prędzej. Dobra, przyspieszę czas, żeby wszystko się szybciej działo. No i tu, jak już widzę, że się zaczynają budować. I mam, jak nie wiecie, jak robicie, że są woda i ścieki. Każdy ma swoją osobną linię. Jak o tym nie wiecie albo zaczynacie grać, to wystarczy tylko tu podszczepić ścieki tutaj do wody, jak tu ja tu zrobiłem, i w jednej rurze jest niebieskie ta woda, a tam jest tak lekko zielone, tak, też są ścieki. I lepiej tak niż, no wiecie. Dobra, byśmy zrobili jeden przewód. Już macie. Jak tutaj zaznaczyłem, że mają się sklepy budować, to się będą budowały. Ciach, ciach. O, policjantkowo jednak się nazywa. Źle powiedziałem. Teraz wyburzymy. Nie. Jak tu mamy.
już chyba nie są potrzebne. No dobra, tu. Dobrze. Tu rozgałęziamy dalej. Ciach, 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 ciach. Żeby był dostęp do głównej drogi, dostęp. Ciach, ciach. Lecimy. Ciach, ciach. Jakbyście chcieli wiedzieć, co się tam dzieje na tym świecie z Minecrafta, nie pokazywałem na razie, ale tam jak była Nikola z Maksymilianem, jak budowaliśmy wszystko, to tam się pozmieniało. Mi się udało zbudować jakimś tam trikiem po prostu ten portal do Netheru i zaczynamy szukać tych fortecy. No na razie czy nam tak dobrze idzie? Nie idzie nam dobrze zbyt. Jakby tu jeszcze to powiedzieć, no i to chyba wszystko, co tam się zmieniło. A bobodziarka została zrobiona, powiększona farma. Była już, jak były kontury, to tam są już prawie cała jest, może nawet jest stała, nie wiem. Bo już nie wiem, kiedy ja grałam. Teraz już 2024 rok, a graliśmy 2 grudnia i 3 grudnia, no. Graliśmy wtedy, dlatego już nie pamiętam. I życzę wam, żeby w tym roku wszystkie wasze marzenia się spełniły. Takie, no, marzenia wasze. Myślałem, że tam jedzie ta karetka z Donatem wóz. I nie wiem, ale youtuberzy nie wiedzą, może wiedzą, może nie. Ale ja gram na Xboxie i w tej grze jak się jakby dwa okienka przytrzyma i Y i prowadź się naciśnie A, to możesz sobie jechać autem. Ja na przykład sobie jadę Donatem po swoim mieście i najszybsze auta, te pojazdy tu, no to jest Donat i Hot Dog. Czego mnie to zdziwiło, że busy są najszybsze. No jestem na głównej drodze i patrzcie, jak hot dog jedzie. Na końcu odcinka, o, będzie niespodzianka. I będzie tam uczestniczyć hot dog i oto nasze pączki, które jeżdżą, tak? No. Szybko zobaczycie, co się stanie. Dlatego cały odcinek lepiej obejść, żebyście obejrzeli i dopiero zobaczyli, co się na końcu stanie. Bo zobaczycie, no będzie coś. Czy na tej mapie, może na innej, ale zobaczymy. Zapisujemy się. Teraz co pojedzie? Takim autem, które wiadomo, o tak, jest szybkie. No to jest max. Naciskam A, X się zatrzymuje, cofa. O, osada, odpady, zaraz to im już załatwimy. Na głównej drodze mnie powinno być. Mówię, że powinno być na głównej, a ja nigdy nie stawiam na głównej. Jak sobie gram, bo chcę grać. Ciach. Tutaj dom prawie nam się wszystkie wybudowały. Przemysł już prawie cały. Zaraz. Ciach.
Damy pa. Napiszcie w komentarzu mi, bo mam jedno pytanie. Czy zarabiać w City Skyline się da, jak tym mi, nie mam ten, nie mogę teraz pokazać, no. Transport masi i tymi lokomotywami, się dostarczę przez tam jak peron towarowy, tak? No, przez peron towarowy. Jak prosi, to tam się, czy zarabiam, czy mam więcej na plusie, nie wiem. Napiszcie w komentarzu. Jak odpowiedź, żebym ja wiedział, to byście, jak do tego, to byście, zaraz powiem, do tego byście musieli napisać, zarabia, żeby zarabiać, tak? No, napiszecie jak napiszecie, nie wiem. Dobra, buduje się. Tu fajnie przemysł się buduje. Czy wieże ciśnień? Nie, ale ten śmietnisko, czy tam wysypisko. Śmietnisko. Już mamy. O, jesteśmy na plusie. Damy set. Teraz tym razem pochodzimy. Ja nie chcę być panią, ani tym, tą staruszką. Nie. O, tak. Policja, Nie ma wozu policyjnego, głupia. No chodzi, nie można. Wiecie, dobra, policja. Jeszcze zobacz. Nie chcę być staruszką. I chyba są. Nie no, oni chyba przesadzili trochę. No widzieliście w City Skylines coś takiego? W City Skylines to znaczy budować te, budować miasto. No City, no to miasto. No jeszcze z tym to już przesadzili. Już teraz patrzałam, ale... Ale takim no chyba nie da się. A później spadać człowiekiem to już powinna ta karetka podjechać chociaż. Dobra, policja. Halo, jesteś za szybko jedzie, przekroczenie prędkości. Za szybko każdy ma. O, dobra. Czemu nie ma tych szejków? Pytam się. Zabronienie tych szejków, zabronienie. Nie można szejków wozić. Nie można szejków wozić. Nie, halo, nie można wozić. Nie. I tak mnie nie słyszą. Jak mnie ludzie przyjadą, to biorę auto i ich taranuję. Pa. Idę, policja idzie, pa. Idzie policja. Ziewnie i cię przejedzie nagle. I to jest głupie. Jak przychodzi Bob, to cię jeszcze zatrzymuje, mimo że też przyjdzie. Dobra, ale przychodzimy już. O, 377 na plus. Dobra, dajemy szybszy czas. Tu jest dobrze, a nawet bardzo dobrze. Dobra, to czekamy. Co tu byśmy robili? Dobra, rozgałęzi to jeszcze bardziej. Zaraz wracam. Rozgałęzienie już tu zrobiłem. Jak coś to wiem. No nie ma pracowników. Jak mi będziesz marudzić, to się zdenerwuję, od razu ci mówię. Dlatego mi nie marudź, bo będzie... O, wieś, dzielnice, droga, pożyczka. Nawet nie zapomniałem, że jest pożyczka. A zobaczymy, jak ta pożyczka, gdzie ta pożyczka. Ekonomia. Mogę sobie pożyczyć. Nie no, na razie nie przychody. Dostajemy za taki poziom 1 milion. No na razie to nie ma. Poziom drugi. No dobry, no, podoba mi się, nie wiem, że tak jest. O,
makabra, ale musimy. Nie podoba mi się to, ale no, musi być realistyczne. Najczęściej się palą budynki. A ten budynek, ja miałem, że miałem tam kupiony, ale to nie na tej mapie. Miałem kupiony i blok mi się palił. Mimo, że postawiłem remizę blisko, to wiadomo, bo był wysłany już wóz, to stamtąd nie mogła wyjechać. I on musiał przez autostradę, jakieś zawijasy, przez osiedle jedno, które było duże, przez jakiś tam tunel, dopiero się wjeżdżało w bloki i się spaliło. Właśnie mi się blok palił. Dobra. To jak wy się już tu wprowadzacie. Tutaj jak hałas tutaj stąd wychodzi, to dałem sobie specjalnie handlową strefę, żeby mi tu nie marudzili, że no, żeby nie było, że uszy ich bolą, że musi karetka, że chcemy jak najmniej karetek. Teraz miałem takie miasto, chyba mam, a nie miałem takie duże. Wszędzie były domy, bloki, wszystko. Ale ja tak już się działo, fajnie było. No to się zmyło. Zrobiłem taką ulicę w szpitali, bo każdy marudził. A każdy ten marudził, że jest tam. Jakby to powiedzieć. A że jest zakażona woda, no, że nie nadaje się do picia, że się zatruwają. Dobra. Odłącz czasie. Tu może się już teraz ciach zaznacz. No i tak było dużo. No, ja zawsze robię tak. Rondo albo bez ronda, tylko taka prosta. Po prawej jak najwięcej przemysłu i takie rzeczy. Jakieś tam sklepy i takie. A po lewej, jak ode mnie, tak? No to domy zawsze. Tylko, że tutaj jest jakby mniej domów, więcej przemysłu. Powinno być to na odwrót. No to już robię tak, jak teraz zrobiłem. Jak mówię, to nie będzie nasza mapa, którą będę grał. Będzie dużo map. Czasem taka, czasem w takiej, czasem w takiej. No wiem. Ciach, dobra, miał się przecież włączyć. Policjantka włącz. Ej, chyba nazwa przeraża ty. Policjantkowo jest, bo policjantkowo ten. Jak policjantkowo to jakiś złodziej się znajdzie, to wie, że tutaj gdzieś może być pod ziemią ten. Jakiś pod całą tą, no ty, oto tym kwadratem jakiś tunel jeden, który wyjeżdża, gdzie jest tyle policji. No już wolę nie wiedzieć. Wy tu se nie. Nie, ekonomia, wysyła. No wiem, co i dalej. Przepisy. Przepisy, zaopatrzenie oczywiście. O, dobra. Nie przepisy, tylko ta ekonomia. Jak najmniej za drogi. Jakich pułów śnieżnych? Dochód więcej dostajemy niż wydatków mamy, no się nie dziwię. A to za te 100 tu też, to jest głupie, za autobusy musimy płacić i dostajemy za autobus. Dobra, ale... Hmm.
Dobra, sobie. Wszędzie jest. Jest. I tu podatki. W domach było 10%. I tu byśmy dali po 10%. Wiemy, żeby dzielnica mi było do stworzenia, to lepiej bym musiał już. Byśmy tam rudy byśmy, czy zakupić i rudy byśmy mieli swoje i byśmy sprzedawali. Nie, no nie da chyba to się sprzedawać, nie wiem. Ale kupimy. Dobra, mamy więcej jeszcze jednak do robienia. W kolejnym odcinku spróbuję więcej zrobić. Chodzi mi większość zrobić to przed chwilą powiedziałam. A taka to trochę już jest. Taka ta średnia tutaj się nam zmieści. No nie ukrywam, zmieści. Taki uniwersytet. Nie, to no, ta szkoła, nie, biblioteka twórców. No to jest, zawsze mi się myli, to jest biblioteka. Biblioteka bym jak mieli na osiedlu, to by mi się bardzo by było chyba. No. Tu mają na osiedlu. To nasz oto pierwszy odcinek z City Skylands zakończę. I pamiętajcie, zasubskrybować, zalajkować i pa! Obejrzyjcie następne to odcinki z tego, jak jesteście ciekawi, jak to miasto się rozgałęzi, gdzie będę nowe tereny kupować, jak będzie wszystko, gdzie będą przystanki autobusowe. Zobaczycie, to jest jak widzicie pierwszy odcinek i to pa!